Witam serdecznie, witajcie, witam. Już wam tłumaczę, co się stało, czemu nie ma Bena dzisiaj za punkty, czemu nie ma Bena. Powód jest kosmicznie prosty. Otóż, kurwa, wróciłem do Windowsa 10, bo Windows 11 się wypierdalał, jak grałem w Valoranta i mnie to wkurwiało po całości, więc wróciłem do Windowsa 10, ponieważ wolę jego stabilno. Ahaha, ale was kurwa sprankowałem. Ha, ha, ha. Ale zostaliście kurwa w bambuko zrobieni. Ja pierdolę. Ale dobra, uwaga, ja mam pytanie kurwa. Może mi ktoś wytłumaczyć? Wczoraj pod tym postem, fagaty, Malik Montana napisał: wierna suka swojego pana. On nie miał przypadkiem żony i dzieci? Jeszcze z tego co wiem, to ona mu odpowiedziała na temotkami psa. Także w ogóle kurwa wysokość. Uwaga, uwaga, uwaga. Kosmicznie śmieszny żart kurwa z gimnazjum. Lolowcy się uśmieją. Uwaga. Co robią dwie soraki w kuchni? Leco. Ja pierdolę. Pisze na przykład zjew na YouTubie, to ty wyskakujesz? No, zajebisty w ogóle jest to, jak on kurwa pozował. A powiedz mi, czemu jak piszę na przykład zjew na YouTubie, to ty wyskakujesz? Ciekawe, ile on takich pytań dostaje dziennie, kurwa. Jak to robisz, że tu masz taki głos, a w nanotkach totalnie inny? Nie chcę ci, kurwa, psuć marzeń, ale... Dobra. Tak, to jest autotune. To autotune. Autotune, nawet z totalnego beztalencia, takiego jak ja, potrafi zrobić muzyka. No cap. Dobra, poczekajcie, moja idolka dodała odcinek dzisiaj. Jakie ty masz w ogóle teraz plany po teamie X, czy ty chcesz... To jest ciekawe pytanie w sumie. Aż podgłośnie, dawaj. Czy ty chcesz założyć coś nowego? Co ty w ogóle zamierzasz? Bo to też mnie w sumie ciekawi. Monia Universe! Będzie grupa influencerów Monia Universe. Ja od zawsze chciałam iść w muzę, bo... Oj Jezus Maria, oj ja... Pierdolę. Moja rodzina właśnie jest dosyć muzyczna, wiesz, moja ciocia występowała w zespole z Anią Wyszkoni. Chciałabym mieć... O kurwa, ty! Ja nie miałam czegoś takiego, że chcę być influencerką, tylko miałam coś takiego, że chciałam być piosenkarką właśnie. Tragedia. Nie spełniła swoich marzeń, tragedia. O nie, i co ona teraz zrobi z jej zarobkami? Dla osób, które to może obrzydzać, to uwaga, proszę na chwilkę wymutować stream. Pamiętacie, jak wam ostatnio mówiłem, że mnie bolał palec? Że mi spuchł? Wiecie, jak go naprawiłem wczoraj? Mam w domu taką skrzynkę, z jakby takie pudełko na szycie. Co nie, tam są igły i szynki. Jak to się nazywa? Nici. Exactly. Wziąłem tą igłę do szycia, popsikałem ją takim gównem do odkażenia i pomiędzy paznokciem, tutaj, wbiłem tą igłę, tak kurwa, tu! Wziąłem tak palucha, ścisnąłem go kurwa taką, chuj wie czemu, a tutaj krew kurwa się zbierała, tą krew wyjebałem z palucha, wytarłem i już mnie nie boli w ogóle palec, jest zajebiście. Palec naprawiony! Nie dość, że jestem technikiem informatykiem, to jeszcze lekarzem. Esa. Siemano Michel, rozmawiałem dziś z twoją nauczycielką od polskiego i powiedziała, że byłeś najgorszym uczniem i nie pozdrawiać się. Nieprawda. Pani Ania bardzo mnie lubiła. Chyba, że o której nauczycielce mówisz? Bo to ważne pytanie. Była taka pewna nauczycielka u mnie w podstawówce, która praktycznie codziennie wstawiała mi uwagi za to, że mi buty piszczą. Co kurwa? Czy oglądałem ASMR Monika Kociołek? Powstał coś takiego? Ła! Kurwa, moje uszy! Dobra, ona może zacząć wpierdalać. O Jezus Maria, jakie to jest kurwa straszne. Poczekajcie, zapomniałem zrobić innej rzeczy. Dobra, git. Jezus, a to jest kurwa obrzydliwy ten film. Okropny jest. Mordo, ale jest jej gorąco! Weź mi nie mów, stary, ale dzięki temu mamy okazję pokazać widzom w pewien sposób. Jak schodzić się będąc influencerem? Pierwszy sposób to wiatr z drona. I oczywiście do tego napój ekipy sposób drugi. Chłodny, pyszny. Jak się ochłodzić? To jest kosmicznie kurwa proste, gościu. Idziesz do Obi i od razu jest ci chłodniej, kurwa. Nie potrzebujesz żadnego drona czy innego gówna, tylko wystarczy ci wentylator. To jest mewa, nie? I pomidorek. Ej, to wiecie co, to ja wam powiem, jak byliśmy w Egipcie właśnie, to tam był taki bufet i każdego dnia na obiad podchodził do mnie taki czarny kotek, siadał przy mnie, patrzył mi tak prosto w oczy, dawałem mu frytkę, jakieś tam ewentualnie kurczaka i spierdalał. Ej, dobra, ale spadł ma bieżnie. O, kurwa, mać! Ej, ty, S. Aaaa, kto fiuta pokazał? Aha, Przemek. Ale masz fajne. Aha, obaj, never mind. Czyste, ry!
O kurwa, co się stało z dupą Faustyny? Czemu jest taka czerwona? Trochę poszaliliśmy sobie, a przy okazji wynajęliśmy ciekawy sprzęt. Taki... Miernota, kurwa. Za pół godziny mamy być na tej procy. I kochani, no jest lipa u mnie. Mam już biegunkę stresową. Nie wiem, czy wy też tak macie jak Przemo, ale ja tak miałem. Pamiętam, miałem takiego nauczyciela od matematyki w podstawówce i tak się go skurwysyna bałem, że przed każdymi kurwa lekcjami z nim praktycznie miałem srakę w chuj. 160 km na godzinę, p***dole. Ile kurwa? O kurwa. O kurwa! Jezus, zżygałbym się chyba! Jeszcze to taka animacja tego kurwa ognia, w sensie tego dymu. O Jezus! Mam zdrętwiałą głowę. Mam zdrętwiałą głowę. Ja mam zdrętwiałą głowę. Ej, nie czuję w ogóle rąk! Ale mimo wszystko, na przykład, na takiego młota dalej bym nie poszedł. Nawet za 5 koła bym nie poszedł, naprawdę. A za 10 tysięcy? Właśnie za 10 bym chyba mógł pójść. I Werka mówi tak. Dla Werki 10 tysięcy to są 3 sekundy filmu. Najbardziej podobały mi się tutaj kluby. Mr. Destructoid, super mi się podobało, bardzo fajnie. Mini Michael, kocham cię. Co mówi robot do bankomatu? Kocham cię, Michael. Czy dziewczyny oglądają filmy dla dorosłych? Nie. A czemu? Porozmawiajmy o biuście u dziewczyn, bo właśnie to też jest najlepsze, że na przykład faceci są jak duże cycki, tak. Nie, nie zgadzam się z nią. Uważam, że ważne, jeżeli chodzi o cycki, to tak, ważny jest kształt, jakby jędrność, co nie? Nie chodzi właśnie, żeby był taki giant, tylko właśnie, żeby był taki... Oj, chyba pani po lewej się nie spodobała moja opinia, co? Chyba się nie spodobała opinia, no coś, no... Przykro mi, no! Co? Moja orientacja seksualna? What? A, dobra, heteroseksualna jestem, tak. Wow. A na przykład, jak już rozmawiamy o seksie, to ból podczas seksu miałyście kiedyś? No, to... Proste, że tak. Ja miałam takiego wuju, który miał dużego. Po prostu dużego, bardzo. I... Nie... Dubiel w domu. Tragedia. Nie było to przyjemne, był właśnie bardzo bolało tak, mnie. Tak. To ja byłem, patrzę na ciebie. Może penisy po prostu bolą kobiety. No. Tak jest. Przyjemne. Widzisz? Dlatego jak masz tak kurwa z 6, to jest idealnie. Właśnie mam takie pytanie. Czy ta, co ma 17 lat, to też mówi, że duży kutas to przejebane? Nice. To wow. Szczerze? Podziwiam. A tu jest znowu kolejny wątek. Udawanie orgazmów. Lol. To jest toksyczne. Zapomniałam, bo wygadałeś wąt. Lol. Pamiętajcie, najlepszy protip, jaki kurwa się dowiedziałem na streamie u Gucia, to jest tak zwany pieprz na poduszce. Jak bierzesz babę na pieska, to kicha i ci się kurwa pizda zaciska na fiucie jak łapa goryla. Dalej? W ogóle, uwaga, wymyśliłem zajebisty żart. Uwaga, uwaga. Moja siostra robi eksperyment. Nosi koszulkę z napisem Gram w Lola i Genshin Impact. Rezultat jest taki, że kilka razy została opluta. Jestem ciekaw, co się stanie, gdy wyjdzie z domu. A co sądzisz o influencerach? Lubisz ich? A mógłbyś być na przykład jakimś youtuberem? No. Wcale nie jestem powiązana kontraktem. I nawet po prostu jestem zbyt inteligentną osobą, też na pewno. O kurwa! Właśnie nie rozumiem, czemu się przyjęło, że bycie influencerem to jest coś złego. A wiecie w ogóle, jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem a parasolem? Parasol jak się rozkłada, to nie śmierdzi. ...nasem z krwią, Air Maxy. Oni też zrobili Air Maxy ze święconą wodą, dlatego oni raczej starają się wybijać na kontrowersjach. No i na chuj piszecie to porwalowy, kurwy. Przecież śmieszny żart, no. Robiliście uwufufu, nie? Ze mną. I było robione, kurwa, 600 razy. I wygrywam. ESA? Ja zrobiłem 600 razy, giga. Ja zrobiłem 600 razy, dzięki widzu. Od razu mi milej. Byłem dzisiaj na mieście, nagrywałem film. Pierwszy raz w życiu podbiła do mnie po zdjęciu dziewczynka, która myślę, że na oko miała z 12 lat. Idealna.
Do pierwszego stażu na siłowni oczywiście. To już jest ten wiek, w którym trzeba ją zaciągać na orbitrek. Dzięki mnie i moim TikTokom zaczęła ćwiczyć, rozumiecie? 12-letnia... Kurwa! Zaczęła ćwiczyć, biegać, poprosiła rodziców o kupno bieżni. Normalnie, kup mi ławeczkę, będę wyciskała na klatę. Mimo kontrowersji i tego, że mnie sporo osób nie lubi, tak jest mój cel właśnie, żeby motywować ludzi do... Ja uważam, że generalnie motywacja do tego typu rzeczy jest spoko, ale nie do niezdrowego podejścia. Jakby siłownia jest super, ale nie gdy sam się prosisz o jakieś kurwa problemy ze zdrowiem. Różnica między lekiem a trucizną to czasami jest różnica dawki po prostu. Ale mądrze powiedziałem, kurwa, weź tu ktoś zapis. Ja pierdolę, ty, ja tak umiem? In Turkey, we don't say no, we say. Dzień dobry, to będzie 23 zł, płatność kartą czy gotówką? Ty, mama, mamy szmaty w domu? Nie, ja nie mam jej. Idealnie. O! A to akurat śmieszne. Nowa szmata. Pięknie, nie? A to akurat mu wyszło. Mam nadzieję, że kupił, kurwa, żeby nie było. Wick zajedzie równo z Franiem? Siema, chłopaki! Nie! Giga Chad! Chłopaki! Kurwa, jakby jakiś ziomek na ulicy do mnie kazał mi wypierdalać, to byłoby mi literalnie smutno. Mokebe Ice SBM Starter? Co to jest? Wszędzie oczy, ale to nie po nie biegną. Zawierują mi symetry i synergię. Parę ofert, ale to nie po nie wejdę. Kurwa! Nie wejdę. Wszędzie oczy, ale to nie po nie biegną. Zawierują mi symetry i synergię. Parę ofert, ale to nie po nie wejdę. I no, trzymajcie się. Jesteście totalnymi kurwa koksami. Pa.